Cześć moi drodzy, z tej strony Farali, witam w kolejnym odcinku z gry Fortnite na moim kanale. Dzisiaj pokażę wam, jak wykonać czwarte zadanie, które zostało dodane do karnetu bojowego w piątym tygodniu, a jego treść brzmi: tańcz z innymi, aby znieść disco kulę w pobliżu zalewu zdobyczy. Zaczynamy! A więc tak moi drodzy, całe zadanie jest generalnie proste. Najlepiej je wykonywać w cztery osoby. Ja akurat teraz lecę w trybie solo, żeby pokazać wam tylko i wyłącznie, gdzie znajduje się ta lokalizacja. Musimy się udać na zalew zdobyczy, dokładnie do tego drugiego domku. Dlatego wraz ze swoimi przyjaciółmi, bądź też jeżeli się znajdą łaskawcy tacy, którzy właśnie pode mną lecą i nie będą nas zabijali, może razem wspólnie w trybie solowym uda nam się również wykonać te zadanie. Zazwyczaj zawsze znajdzie się jakiś nobek na free fragi, mimo tego i tak później łatwo zginie, dobra? Standardowo polecam wejść sobie tymi drzwiami. Jak słyszymy, już muzyka gra. Ustawiamy się na parkiecie i musimy tańczyć tak długo, aż kula podjedzie na samą górę. Mamy dwóch chętnych i jeszcze jest kolejny chętny czwarty do wykonania zadania. Dawaj stary, stawaj, a nie. Dobra, ten ze snajperką zatańczy, czy nas zabije? Pięknie, disco kula jedzie do góry w trybie solowym, patrzcie. Dawaj, dawaj, no po co żeś przestał strzelać? Niektórzy tacy też się trafiają. A więc tak moi drodzy, to było na tyle z tego odcinka, mam nadzieję, że wam się podobało, jeżeli tak zostawiajcie łapeczki w górę, subskrybujcie kanał, bo takie odcinki będą się pojawiały co czwartek. Ja dziękuję jeszcze raz wszystkim serdecznie za uwagę, trzymajcie się, cześć!